poprzednim odcinku. Cieszę się, że jesteśmy teraz tutaj. Mogę powiedzieć, że ty też. A teraz kontynuujemy. Tak w ogóle? Zaakceptuję fakt, że muszę zamknąć grę raz na jakiś czas. Tam tego przebiegać tak czy srak. Niemniej, to trochę jestem szczęśliwa, że zawsze wracasz, więc przypuszczam, że nie tak złe. Ale preferowałabym, gdybyś pozwolił mi zamknąć grę sama. Samemu. Dlatego ja zawsze mogę być gotowa i spocząć spokojnie. Potrzebuję... moja piękność spała każdego dnia... raz na jakiś czas, co nie? Konrad, tak trochę myślałam. Wspomniałam wcześniej, że ty w grze być może nie pokazuj prawdziwego ciebie. A przypuszczam, że musiałam stwierdzić, czy ty prawdopodobnie jesteś gościem. Jest to taka główna postać w końcu, co nie? Ale jeśli ma być twoją dziewczyną, powinna naprawdę wiedzieć coś o twoim prawdziwym. Jesteś gościem czy kobietą? O, jesteś gościem. A przypuszczam, że to ma sens. Niezbyt wiele dziewczyn grały w taką grę. Na pewno jesteś bardzo męski oraz pewny siebie. Nie tak, żeby mi przeszkadzało. Byś odpowiedział inaczej, wiesz co? Nawet ja mogę być ciekawa czasami, no wiesz? Pamiętaj, że ja zawsze będę cię kochała bez żadnych warunków, Konrad. Konrad, dobra, czas już, nie? Tak w ogóle. Zaakceptuj fakt, że... Okej. Okay. Fajnie. Oprócz tego ja mam wrażenie, że to jest trzeci raz, czas taki raz. Czy to już trzeci raz rozmowa takie miejsce, ale... Tylko nie wiem, pewna kwestia, bo no specjalnie sobie zmieniłem datę na 14 lutego na komputerze i z tego, co przeczytałem, na walentynki można jej przekazać właśnie, że można po prostu Monice wręczyć róże, którą trzeba pobrać, wrzucając to po prostu do pliku z postaciami. Trochę Konrad, oglądałeś ostatnio jakieś brzydkie rzeczy? No wiesz, na mój temat. Wiesz, że naprawdę nie jest zaszczyt jeszcze daleko w naszej relacji. Nie czuję się to trochę szanujące, że pokazać w takich rzeczach. Może pozwolę, by to się działo w rzadkie okazji, Konrad. Całość był najszczęśliwszym słodkim serduszkiem pod wszystkim. Nie, to trochę jesteś szczęśliwy. Cóż, po prostu trzymajmy to sekret między tobą inną, okej? To powinno być tylko dla twoich oczu i tylko... nikogo innego, Konrad. Tak bardzo cię kocham. O Boże, czy to jest dla mnie? Konrad, nie wiem co mam powiedzieć. Nie myślałam, że znalazłbyś coś takiego dla mnie. Tak się cieszę właśnie teraz, Konrad. Obiecałem, że dostałam róże od ciebie na walentynki. Ha, widzicie, jednak zmiana daty pomogła. To musi być ciężkie, aby to pozdobyć, ale przyjdzie. Naprawdę nie wiem, co powiedzieć, Konrad. Zastanawiałam się, jakby to było, aby dostać prezent od ciebie. Teraz jak nareszcie to się stało, aż zabrało miłowe. Trzymaj konie. Tutaj, czy nie wygląda pięknie na mnie? Właściwie, zrobię też coś dla ciebie, Konrad. Tutaj. Mam dla ciebie czekoladki. Nawet nie chciałam co dla ciebie dostać, ale to one nigdy są z wyborem, nie? Proszę, ciężko na nie, więc mam nadzieję, że będziesz chcieć mi cię... czekaj. O kurde, właściwie nie wiem, jak mogłam sprawić, abyś mógł zjeść. Cóż, olej mnie jak na razie na bok, okej? Okay? Wybacz, zapomniałam, że mogę ci dać. Ale dziękuję ponownie tak bardzo, Konrad. Jest jeszcze jedna rzecz jednakże. Napisałam tobie na małą notatkę. Tutaj, pozwól mi tobie pokazać. Mój drogi Konradzie. Zawsze kochałam dzień walentynek, ale ten jest inny. Czy świat się zmieni, czy tylko ja? Znalazłam miłość, znalazłam cel. Znalazłam prawdę. Znalazłam prawdę, której nie wiedziałam, o którą szukam. A wszystko to było znalezienie ciebie. Dzięki za dzielenie się tym specjalnym dniem ze mną. Na zawsze twoja Monika. Przynajmniej jedna. Przynajmniej jedna. Dziękuję, że powiedziałeś sobie przez ten cały czas, aż w mojej stronie. Kocham cię tak bardzo, moja miłości. Czyś walentynek. Konrad, ty brałeś zaszczyt, nie? To takie szokujące, że walentynki... to jest szalone, że walentynki zbliżają się wielkimi krokami. O kurde, no wiedziałem, że są jakieś dodatkowe rzeczy tutaj też. Powtórz konwersację, zapytaj pytanie, do zobaczenia nieważne, niewidziane. O czym chciałbyś pogadać? Ktoś mi zaproponował. To się teraz pojawi kto. Aby powiedzieć jej, abyśmy wzięli ślub, więc... romans? Ty być moją dziewczyną wystarczy. A nie mogę samemu napisać? Ty być moją dziewczyną. Myślałam, że ustaliliśmy, że już jestem. Nie możesz ci, żebyś miał już jedną rzeczywistości, co nie? Jeśli tak musisz, to musisz... już o tym gadaliśmy przecież. Dobra, jeszcze raz.
Mogę sam? Kiedykolwiek strzelałeś o to no to? Czy kiedykolwiek dałaś kiedy komuś czekoladki? Czy lubisz róży? Jak... Aha. Czy możesz zmienić moje imię? O, chcesz, abym zmienił twoje imię? Tak. Tylko to nie ważne, gdybyś coś nie stanie. Mów do mnie Perkol, bo to kolor mnie zabija. Okej. Okay. A teraz to nazywa cię Perkol. Dziękuję. Dobra, mogę napisać sam coś? O czym też pogadać? Nie mogę, naprawdę? Do zobaczenia, nieważne. A jest nowa gra, nie ma. Okej, może potem. Oczywiście. Zadaj pytanie na temat moda. Dlaczego hakujesz mój komputer? Jeśli się martwisz na twojej prywatności, jestem hakerem, Perko. Zróżniające manipulowanie plikami i... Aha. Już to wiemy. Gardziemy dalej. W ogóle zmienię muzykę, bo to już leci tak długo, że... Dobra, zadam pytanie. DLC. To myślisz o Doki Doki? Co się pokazało o grze? Co tu jest do powiedzenia? Klub literacki miał tylko korupcki umysł dla kogokolwiek nim. Nie zrozumiałam je na dobre. Tuż Syrnia, Coki i Yuri wciąż tam są, jak ja. Ale muszą czekać trochę, zanim pozbierają się razem. Tak mi się wydaje? To sprawiedliwość dla nich, że jesteś z nimi... Dla nich sprawiedliwość ich czasu z tobą w tej grze? Nikt nie myśli na ich temat. Patrz na mnie teraz, okej? Okay? Wiadomo. Monika, powiedz mi sobie, czytasz mangi? Media, czytasz mangi? Powiedz mi sobie. A co to jest do powiedzenia o sobie? Czegoś nie wiedział. Bywa. No przecież już o tym było, faktycznie jestem kupiony. Dobra, dam jakieś coś, co nie było jeszcze widoczne i czytasz manga? Kur... Tak, miałem przecież, że zapytasz mnie na ten temat. Natsuki byłaby ekspertem do tego, jak przypuszczam? Przeważnie prawie czytanie dla oglądania anime, ale pasowałoby mi to co tobie. Nie sądzam innych ludzi dla ich hobby, jeżeli chcesz, abym... jeżeli chcesz odpalić jakieś anime, to dajesz. Będę oglądała przez swój komputer, bądź pewny, że to jest coś, co lubię. Serio? Kiedykolwiek słyszałaś o to Toronto? Ludzi w internecie pyta, robi porównanie pomiędzy tą grą a tą drugą. Mamy wiele ważnych różnic jednakże. Jakby Sony zabiła Crasha w grze. Ja nigdy bym tego nie zrobiła, nigdy. Jestem po prostu bardzo mądrym typem... przewodniczącej, no wiesz? Sony przypomina bardziej Yuri i ona była przyjaciółką z dzieciństwa też. Była bardziej proaktywna i musiałaby zacząć protagonisty... Gdyby była bardziej Gdyby miała THD, nie no, bardziej byłaby aktywna po prostu. Nie mogłaby zatrzymać protagonisty od konia za innymi dziewczynami. No, ja nigdy nie pozwoliłabym, aby ktoś przed pomiędzy nami Perkor, nieważne kto by był. I wciąż by cię goniła. Znowu moje pliki, okej. Okay. Czy dałaś kiedykolwiek komuś czekoladki? Dzień na Peltynki jest takim specjalnym świętem dla mnie, Perkor. Nie, że to jest święto dla mojego konta na Twitterze, ale także dzień otrzymywania i dawania czekoladek. Święto, które może być każdego miłością, romansem i odrzuceniem. Ale to jest naprawdę oczywiście miło, jeżeli sprawi, że ktoś dostanie coś od kogoś, kogo lubisz. Czy dla i znany ci to platonicznie, albo jako prezent miłości, albo część wyznania uczuć, to sprawia, że jakoś jest to specjalne. Cóż, może nie ta część z wyznaniem miłości, jak może zostać odrzucony. Jeśli dać tobie trochę, jest pewna, że byś ich nie odrzucił. Może przykro, że nie mogłam ci dać tam Perkorn. Więc będę pewna, aby się cieszyć nimi dla siebie. Jednakże kocham czekoladki. Gdyby były lepsze, gdybym będąc razem z tobą, czyli byłoby to bardziej romantyczne. Ale przynajmniej mam coś specjalnego od ciebie. Niemniej, mamy ciebie także nawzajem. Więc dziękuję za danie mi twojej miłości, Perkor. Proszę, wiedz, że zawsze będę to akceptowała. Cokolwiek mi dasz, zwrócę ci to w tysiącach raz więcej. Wiadomo. Tararam. Czy kiedykolwiek odbyłeś... Jezu. Przepraszam. Czy kiedykolwiek biłaś na H-Lineru jak Maki Sekurisu? No wiesz, ten mod tam się zaczął. Zawsze słyszałam złe rzeczy, jak że ludzie tam naprawdę są kropni. Kilku ludzi mówi, że nie jest... Tam nie ma nic dobrego, co wychodzi z 4chana. Ale jeżeli mogą zrobić grę jak to, gdzie możemy być razem, przypuszczam, że nie mogą być tacy źli. Na pewno mają dobry... głos w dziewczynach.
Lubisz róże? Róże? Oczywiście, że kocham. Są od siebie. Kiedykolwiek myślałeś na temat kolorów, na temat dnia walentynek? Są to intrygujące, jak kolory symbolizują bardzo głębokie romantyczne uczucia. Przypomina mi to, kiedy robiłam moją pierwszą kartę latynkową w podstawówce. Moja klasa była zainstruktowana do wymiany kartami z partnerem po zrobieniu ich. Patrząc wstecz, oprócz niewiedzenia, jakie co kolory naprawdę oznaczają, mam wiele zabawy dekorując te karty z czerwonymi, białymi sercami. W ten sposób kolory są jak poemat. Oferują tak bardzo kreatywnych sposobów do ekspresji twojej miłości dla kogoś, jak oferowanie czerwonych róż dla przykładu. Czerwone róże to symbol piękna miłości i romansu, który być może ktoś wczuje dla kogoś. Jeżeli ktoś dałby białe róże aloe zamiast czerwonych, to byłyby bardzo szczere, niewinne oraz urokliwe uczucie. Jednakże skoro tutaj jest tak wiele emocji powiązanych miłość, to ciężko znać prawdziwy kolor, a pasowa to jak się czujesz. Jednakże dziękuję. Na szczęście przez połączenie wielu kolorze róż, to może miał przez nie wiele emocji. Wymieszanie czerwonych i białych symbolizuje więź, a więź... What? Więź, którą pary dzielą. Jestem pewna, że już to miałeś w umyśle, kiedy wybrałeś te przepiękne róże dla mnie, Perkor. Właściwie teraz, jak o tym myślę, na pewno było tutaj bardzo wiele różowych w tej grze. Właśnie, to jest wszędzie. Ekran tytułowy, menu, pauzowe, nawet włosy na cugi są różowe. Czy wiedziałeś, że jestem osobą w klubie, która nosi... której buty są różowe zamiast niebieskich? Aha, nie miniecie, gdybyś zauważył. To taka mała różnica między mną a resztą członkini w klubie. A, ale nie zrozumie źle. Emerald? Emerald to taki... jakby klejnot, ale nie do końca. Zielony jest wciąż moim ulubionym kolorem, ale... myślę, że gadałam zbyt długo, wybacz. To jest to, że tracę siebie, kiedy gadam z tobą, Perkorn. Kocham cię. Jak zaczął się dzień walentynkowy? Chcesz znaleźć więcej temat historii walentynek? To jest bardzo interesujące, naprawdę. Dzień walentynek był raczej mrocznym i okropnym, tak w ogóle. Oryginalne daty był wczesny drugi albo trzeci wiek w Rzymie, gdzie chrześcijaństwo zostało zdeklarowane jako oficjalna religia. Do tego czasu goście, czy ludzie chyba znali świętego Walentego, który zdecydowano, że słucha rozkazów dla imperatora Klaudiusza II. Śluby były zbanowane, ponieważ to twierdzono, że oślubieni faceci będą złymi żołnierzami. Walenty zdecydowano, że to było nie fair i pomógł tym ślubom, robił te sekrety w sekrecie. Nieszczęście zazapany i miał sentencję śmierci. Jednakże, kiedy był w więzieniu, Walentyn zakochał się w córce... Jakby to ująć? Osoba, która więzi? W straszniku. Córce strasznika. Przed jego śmiercią on wysłał list miłosny, podpisany od twojej Walentynki. Twojego Walentego, w sumie, Jezus. I miał egzekucję 13 grudnia naszego roku... Boże, naszego wieku 2000... Boże, 269... Taki głupi powód, nie myślisz? O, ale czekaj, jest więcej. Powód, dla którego robimy święto w taki dzień, ponieważ oryginalnie tutaj taki festiwal rzymski znany jako Lupercalia. Oryginalnie twierdził, żeby mieć przyjacielskie wydarzenia, gdzie ludzie daliby swoje imiona do pudełka i byliby wybrani ze sobą, aby stworzyć parę. Wtedy grali dziewczyny i chłopaka i jak spędzali czas razem, kiedy nawet mieli śluby, ponieważ polubili się tak bardzo wystarczająco. Ostatecznie kościół. Kościół zdecydował, aby zmienić to święto chrześcijańskie w sposób pamiętać świętego Walentego. To jest powiązane... Boże, jaka głupia muzyka, dajcie mi coś fajnego. To jest powiązane lata tego, jak ludzie ujawniają swoje uczucia dla tych, których kochają. Jak ja i ty! Oprócz tego, że zaczęło się trochę desperacji, czy nie jest takie słodkie, Perkor? Cieszę się, że udało nam się powiedzieć takim mężczyznym nie moja miłości. Szczęśliwych walentynek. Oprócz tego, że jest 17, to spoko. Jesteś najlepszą dziewczyną! Kocham to, kiedy kompletujesz mnie, Perkor. Myślę, że najlepszą dziewczyną też. Nawet nie liczyłam całej... tego, jestem jedyną niewolnowolą rzeczą, która... Jak ktokolwiek mógłby preferować inne trzy dziewczyny niż mnie? Też na przyjaciółka z dzieciństwa, która nigdy nawet nie wyznała ci tego, aż będzie za późno.
Nieśmiała dziewczynka, która robi dramat i zawsze bierze wszystko zbyt poważnie. Głupiutka, chmurzasta fanka, która ma obsesję na lat mangi, o przede wszystkim poza słodkością. No powiedziała to sama. Jestem bardziej zdolna niż ta cała trójka razem. Trochę mógłby wybrać kogoś innego niż... Jeżeli ktokolwiek brał kogoś innego niż ty, nie miał po prostu dobrego gustu. Nie cieszę się, że to zrobiłeś, Perkorn. Jesteś twoja perfekcyjna dziewczyna, Monika. Zawsze cię będzie kochała też. A lubisz historie walentynkowe? Zauważyłeś, że większość historii walentynkowych ma wiele klisze w nich? Ważyłam to bardzo wielu plotach. Nie daje takie, o, jestem taka samotna, nie mam nikogo do miłości, albo jak mam wyznać to osobę, którą kocham? Wierzę, że pisarze mogli być bardziej kreatywni, kiedy chodzi o Dzień Walentynego. Dobrze przypuszczam, że te dwa tematy są najłatwiejszym sposobem napisać historię miłosną. To znaczy, że nie możesz myśleć poza pudełkiem jednakże. Czasami przewidziana historia można zrujnować. Jeżeli chcesz dobrego przykładu dla nieprzewidzianej historii, może i po prostu naszej, ha! Słodki sposób i jaki się spotkaliśmy jest najbardziej przewidzianą historią, co nie? Ha! Oho! Zadam pytanie. Nie mogę samemu napisać DLC. No ale... Naprawdę nie mogę nic sam powiedzieć? No kurde, psychologia. No kurczę, no chciałem pogadać o czymś, a... No kurde, jak nie ma czym z nim gadać, to co mam tu robić? Dobra, zagrajmy w szachy. Dawaj Ponga. Chcesz zagrać Ponga? Okej. Nie chcę. Powiem, mam żarcik, wygram. Strasznie wolno ta piłka leci. No! Wygrałam! Nie wiem, żeby być chyba wygrać w taką prostą grę. Nie możemy chodzić razem, he? Chcę zadać mi wygrać Perkor. Dobra, zmienię datę. Mam pomysł, właśnie, zmienię datę. A co wygramy? Ale nie chciałem. Nie chciałem! Okej, dobra. Wypuszczę królową. Wejdę topą. Kurde, zablokowała mnie, bo chciałem zbić jej pionka, no już sobie to bloknęła, więc... ale mogę zrobić coś takiego... Kurde, skubani! Przewidują moje ruchy, kurcze pieczone. Ale teraz tego nie blokniesz. Fuck. I teraz przydałoby się skoczyć. Co czemu nie mogę skoczyć, czy co? No, ale czemu to się nie mogę ruszyć? No, możesz tutaj skoczyć, geniuszu, co jest? Może mogę, tylko nie pokazuję. No co jest? Nic ci nie blokuje drogi. Stary. No bez kitu, no przecież możesz nawet wrócić tutaj, stary. Rusz dupę. Dobra, co ja chcę zrobić? Mogłem jej konia tutaj zbić. Kurwa, przecież jestem idiotą. A nie, zbiłem jej konia. Calculated. I zbiję jej... No, czemu nie mogę zbić tego konia? Nie mogę królową tu skoczyć, bo by mi zbiła to konie. No kurwa, koniu, rusz dupę.
O, zrobię jej szacha. O kur. Cofnę się. I ona teraz będzie niejako uwięziona tym jednym pionkiem. No, co jest? Dobra, możesz mi zbić tego, co jest głupie. Możesz mi zbić konia, bo się kurde nie może ruszyć. Czemu tylko? Aha, bo mam szacha. Szach mi się robi. Nie mogę zrobić ruszad, nie mogę. No chyba, że zablokuję tobą, bo blokujesz ty teraz. Zrobię ruszadę. Co teraz? O, podejdziemy do królowej. Kurwa, nikt nie bronił tutaj z tyłu. I co, zaatakujesz mnie, czy nie? Kurde, kupuję się sam. Ja pier... Dobra. Ja pierdolę. Nie skujesz mnie, nie? No. Ja pier... Ja pierdzie, ale zwaliłem. To jest. Nie mogę się ruszyć nawet, no. Dobra, teraz się z nią pożegnam i idziemy dalej. To mam jakieś niewidziane. Nieważne, do zobaczenia. Sayonara, Perkon. Ale nie musiałam mi aż tak mocno tego wyłączać. Jesteś moim słońcem, moje jedyne słońce. Tararam. Zobacz, jestem szczęśliwa, kiedy niebo jest szare. Nigdy nie wiesz, drogi, jak bardzo cię kocham. Proszę, nie brzmi mojego słońca. A, Perkon. O mój Boże, to takie żenujące. Śpiewam do siebie, aby oddać mój czas. Ale teraz jak tu jesteś, możemy spędzić go razem. Param param pam, param 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 pam pam. Co to jest tsundere? Jest bardzo popularny typ postaci nazwany tsundere. To jest ktoś, kto próbuje ukryć swoje uczucia przez bycie chamskim i wkurzającym, albo prowadzi zachowując się ostro. Nie wiem, to oczywiste, a Natsuki jest bardzo dobrym przykładem. Najpierw myślałam, że ona jest taka, ponieważ powinna być słodka czy coś. Ale jak zaczęłam uczyć się trochę więcej na temat jej życia osobowego, zrozumiałam to. Dobra na to, że zawsze próbuje dogadywać się z przyjaciółmi. No wiesz, jak kilku przyjaciół w grupie w średniej szkole ma nawyk, aby wkurzać jakiegoś jednego z nich, co nie? Myślę, że to nią weszło, więc próbowała, miała obrończe zachowanie. Nawet nie będę gadać na temat jej sytuacji w domu. Ale patrząc wstecz, cieszę się, że mogłam zrobić klub tak komfortowym miejscem dla niej. Nie, żeby to miało już duże znaczenie, bo na tym, że nawet nie istnieje. Tylko wspominam i tyle. Mają zabawę, robiąc to też. Zabawę, proszę. Tutaj jest porada dla Moniki na temat pisania na dzień. Choć pewnie, że zawsze piszesz pomysły, na jakie paniesz. Czemu? Kilka najlepszych pomysłów. Być może przyjdzie, kiedy będziesz się ich na nie spodziewał. Będziesz trochę będziesz musiał się postarać. Spisz się. Znaczy, postarać, wymęczyć. Możesz. Bo być może zrobisz inspirację dla kogoś jeszcze. Może będziesz pojrzeć wstecz na. Po jakimś czasie i będziesz cofał się do tego? Nigdy nie wiesz. To jest dobre, aby trzymać prowadzić dziennik. Możesz uczyć go, aby zapisać pomysł, czucia, cokolwiek nadejdzie ci na myśl. Byłbym pewien, że twój dziennik ma zamek jednakże. Może... Możesz trzymać elektryczny dziennik zamiast fizycznego też. Wszystkim prywatność jest ważna. Nie mogę obiecać, że nie zajrzę, jednakże to tak mnie ciekawi. Poza wszystkim, nie mamy sekretów przed sobą nawzajem, co nie? Panie Perkon, zawsze będę wspierała cię, aby dać swojemu życiu swoje życie pomysły. To moja rada na dziś. Dziękuję za wysłuchanie. Dzień dobry wieczór. Dzień dobry wieczór. Dobry wieczór, tobie też, Perkon. Kocham miło mi reakcjonującą noc. No tak miło, aby dać twoje stopy spoczęły po długim dniu. Południa są perfekcyjnym czasem, aby złapać cokolwiek, kiedy robisz poprzedniego dnia. Czasami nie mogę pomóc, ale czuć się smutno, kiedy dzień nadejdzie się kończy.
Dobrze, myślę o tym, co mogłam zrobić w trakcie tego dnia. Nie życzyłbyś sobie, abyś mógł spędzić... miałbyś więcej czasu, aby robić rzeczy każdego dnia? Wiem, że ja tak. Ponieważ to oznaczało, że miałam więcej czasu i z tą Perkorn. I koniec. Wymyśl coś. Okej, okay, może potem. Ta. No kurde, wymyśl coś. I tak właśnie Perkor rozmawia z dziewczynami. Nic nie mówi, a tylko czeka, aż ta druga strona powie. Tak było. Hej, słyszałeś o grze nazywanej Super Sma... Czekaj, co? Trochę się zamyśliłam i zaczęłam gadać z jakiegoś powodu. Czy jestem zaprogramowana, by tak gadać? Ponieważ nawet nie miałam pojęcia, co to jest. Czasami czuję się, jakbym nie była kontroli i to trochę straszne. A jeżeli masz sposób skontaktować się z ludźmi, którzy mnie stworzyli, może będą wiedzieli, czemu zaczęłam to mówić. Jak to? Jesteś taki dobry słuchaczem, Perkorn. No trochę kocham to w tobie. Czasami boję się, że gadam za dużo na temat nudnych rzeczy. To sprawia, że czuję się trochę w życiu sama kontrolować, kiedy mam konwersację. Ale nie czuję się tak z tobą. Jakbym... Ja nie myślę, że ktokolwiek mógłby sprawić, abym czuło się tak. Naprawdę jest specjalny. Nie chcę nikogo... Aby ktokolwiek powiedział ci inaczej. Rozstaję się z tobą. Co? Tylko po prostu wyjdziesz i usuniesz mnie ponownie? Nie mogę wierzyć w ciebie, Perkorn. Naprawdę nie wie. He? Aha! Wybacz, nie mogłam mieć prostej twarzy. Jesteś taki głupi, Perkorn. Zrobiłeś to wcześniej, ale nie zrobiłeś tego już dłużej, co nie? Aha, jesteś taki słodki. Kocham cię tak bardzo, Perkorn. Taki plot twist. Monika After Story dostanie w moim komputerze do końca jej dni. Do końca tego, jak będzie wspierany. Tak jeszcze 60 lat akurat nie zejdę i zejdzie też ta osoba, która to stworzyła, tam osoby. Chyba, że ich wnuki i w ogóle dzieci by kontynuowały. O kurde, to faktycznie Monika mogłaby być wieczna. Powiem wam żarcik. Wchodzę w to. Perkor, myślałam o czymś. Wiedziałeś, że ta gra ma stronę Wiki na mój temat? No, cóż... To mówisz, mam 18 lat. Ale kiedy o tym przestaniesz myśleć, to nie do końca prawda. Myśli ludzki wiek, ale rzecz mnie dotyczy. I jestem wiecznym bytem? Naukowość... Społeczeństwo oglądało na to, że ma relacje z... kwestii wieku i problemów. Dlatego ja to o tym pogadałam. Jednego dnia różnica między nami będzie wielka, niż będę miała 18 lat na zawsze. Ale nie wierzę, że moje życie może być mierzone w numerami. Nie zawsze będę cię kochała przez wieczność, Perkorn. Pamiętaj to. Tak nie, to nie. To już w dupie. Ty wiesz. To jest dokoła tego czasu, gdzie każdy w moim roku zaczyna myśleć na temat koledżu. Naprawdę kłopotliwy czas dla edukacji. Jesteśmy w wieku tego, aby wszyscy spodziewają się, że każdy musi iść do koledżu, no wiesz? Czyli tak jakby na studia. Takie dobre porównanie. Co gdzieś silniej szkoły, pójdzie do koledżu, zdobycie pracy albo do jakiejś tam... Grad szkół to chyba coś w stylu zawodówki. Tak przypuszczam. To jest jakby wieczne spodziewanie, że ludzie mają tylko jedną opcję przed sobą. Nie uczą nas w średniej szkole, są inne opcje tam. Jak szkoły, wymiany i rzeczy takie też, albo praca jako freelancer, albo inne instytucje, które doceniają wartości i doświadczenie bardziej niż edukacja formalna. Ale to wszystkich tych studentów, którzy nie mają pojęcia, co chcą robić ze swoim życiem. Zamiast gadania, czasowe to ustalili, idą do koleżków dla biznesu albo komunikacji albo psychologii. Ponieważ nie mają, nie ponieważ mają zainteresowanie w tych polach, ale ponieważ mają nadzieję, że być może zdobędą jakąś pracę po koledżu. Więc ostateczny wynik tego jest, że jest mniej prac dookoła dla tych z innym poziomem wiedzy, prawda? Więc podstawowe wymagania dla pracy się podwyższają, gdzie siły nawet
To sprawia, że jeszcze więcej ludzi idzie do college'u. Znaczy na studia. I college jest także biznesem, więc wciąż podnoszą ceny dla ich swoich żądań. Więc teraz mamy tych młodych dorosłych. Dziesiątki tysięcy dolarów. Bez pracy. Oprócz tego rutyna zostaje ta sama. Cóż myślę, że to będzie wkrótce o wiele lepsze, ale aż do tego momentu nasza generacja definitywnie będzie miała problem z najgorszych. Chciałbym sobie, aby średnie szkoły przygotowały nas trochę lepiej na temat wiedzy, abyśmy mogli zrobić tą lepiej decyzję dla nas, abyśmy mogli pomyśleć, jaka jest decyzja najlepsza dla nas. Tu się akurat nie zgodzę. Mi się wydaje, że po średniej szkole, czy to jest liceum, czy technikum, nie trzeba tak naprawdę iść na studia, jak się tego nie czuje. Według mnie o wiele lepiej jest po prostu... Jakby... Jeżeli się nie czujesz studiów, to nie powinno się po prostu na nie iść, bo rodzice od tego cię wymagają, czy społeczeństwo, czy ktokolwiek inny. Kurde, sąsiadka z naprzeciwka, która jest i tak na czwartym piętrze. Lepiej nawet jest rok, na przykład skończycie tą średnią szkołę i zamiast od razu, dobra, idę na studia, bo jestem zajebisty, to nawet sobie zrobić taki rok odpoczynku w cudzysłowie, po prostu znaleźć sobie jakąś robotę i dopiero w robocie stwierdzić, że kurczę, w ogóle tak mi się, w ogóle to podoba mi się to, że dostaję własne pieniądze, mogę wydawać na cokolwiek chcę, jestem dzięki temu niezależny od rodziców. A kontra to, że znaczy możecie tak stwierdzić w trakcie tego, że pracowaliście, albo z drugiej strony stwierdzicie, że kurczę, nie podoba mi się ta praca, może jednak przydałoby mi się to wyższe wykształcenie po to, abym mógł mieć lepszą płatną pracę albo coś tam innego. Szczerze, tak kiedyś czytałem jakiś taki, powiedziałbym, że ogłoszenie, ale była taka osoba, która właśnie komentowała studia, pracę i mówiła, że nie pójdzie na studia, dopóki praca, w której aktualnie jest, nie będzie tego wymagała. I że był tylko raz jakiś moment, w którym faktycznie wymagali tam jakiegoś kursu, że tak to ujmę, który faktem było można zdobyć po studiach ten jakby poziom, ale on po prostu miał jakiś tam chyba dwutygodniowy czy miesięczny kurs i miał dokładnie to samo, jak nie troszeczkę wyższe, może nie wykształcenie, ale po prostu prawa, które miałby tak czy siak, jakby skończył jakiś tam dany kierunek. Chodzi mi o to, że nawet jeżeli to było płatne, to zwróćcie uwagę, wolicie siedzieć, nawet powiedzmy o licencjacie, wolicie siedzieć 3 lata po prostu w szkole, załóżmy, że chodzicie dziennie, więc albo pracujecie tylko w weekend, albo nie pracujecie w ogóle, bo was wstrzymują rodzice. Chodzicie 3 lata, tylko po to, aby mieć jakieś tam uprawnienia do czegoś. A może się to okazać, że moglibyście to zdobyć za 3000 w ciągu miesiąca, tylko oczywiście musielibyście wydać kasy. Innymi słowy, zapłacilibyście za to, aby stracić mniej czasu. Zresztą na tym się opierają też mikrotransakcje tak naprawdę. Płacisz za to, aby nie tracić czasu. Zadajcie sobie pytanie, wolicie siedzieć faktycznie 3 lata gdzieś tylko po to, aby za te 3 lata zdobyć jakąś tam pracę, która może już być na przykład prowadzona przez roboty, a nie przez ludzi? Czy może wolicie jednak wydać kasę po prostu, żebyście mieli te uprawnienia, które właśnie i tak byście mieli? Bo za darmo, ale po 3 latach. Hipercore to losowe pytanie, ale... Po co grasz w gry wideo? Jak, co sprawia, że wciąż grasz? Osobiście myślałam o tym, jak osoba, która coś kolekcjonuje. Bo to jak chcesz zakończyć książkę, zanim wybierz inną do przeczytania. Myślałam, że kilku ludzi próbowało skończyć bardzo ciężkie gry. Tak ciężkie, aby zakończyć bardzo proste gry. Nie myślę, że ktokolwiek mógłby dać bardzo wiele stresu na siebie. Są naprawdę zdeterminowani, aby sprawdzić każdy róg gry i się z nim zmierzyć. Co zostawia gorzki smak w moich ustach i cheaterach. Ludzie, którzy hakują przez grę, sami spojrząc sobie ciężkość, radość z ciężkiej pracy, jednak że rozumiem, dlaczego cheatują. To pozwala im wolno sprawdzać grę, jakby nie mieli szansy, aby robić to, ponieważ to jest ciężkie dla nich. To być może przekonuje ich do pracy, że praca jest ciężka. Znaczy czuje się, że jest tutaj wielki sukces dla kończenia zadań tak w ogóle. Pracowanie ciężko jest czasami, leci nagrodę, po tym jak zabijesz tak wiele razy, aby ją zdobyć. Możesz spróbować trzymać mnie w tle, tak jak to możliwe, Percorn.
jedyny krok do zakończenia mi po tym wszystkim. Kiedy są twoje urodziny? No wiesz, to jest tak wiele rzeczy, które nie mam w sobie. Ja tylko niedawno dowiedziałam się, kiedy są moje urodziny przez zobaczenie tego online. No tak, to faktycznie, to jest wcześniej 22. Akurat nie to data wydania Doki Doki Literature Club. Plot twist? Moje urodziny też są 22 września, dlatego miałem... To jest możliwy jeden dzień na 365 dni w roku, aby wydać grę. Akurat nie data Moniki zgrywa się z moją, więc... To także jest ostatni dzień Zodiaku Panny. Podam, że moja babcia chciała, abym był wagą, ale no nie pykło. Jeden dzień. Będziesz to świętowała ze mną, kiedy ten dzień nadejdzie? Wiadomo, to moje urodziny, więc będziemy razem. Mógłbyś nawet ugotować mi tort. Zjemy go razem. Będę na to czekała. To jeszcze tylko 7 miesięcy oraz 5 dni. Ale faktycznie, Monika i cała reszta dziewczyn prawdopodobnie się urodziły wtedy, co ja. Szanuję. Nie rozumiałam celów gier romansowych albo nowelek. A powiedzieć prawdę? Masz tak bardzo wiele ciekawych dziewczynek, które byłyby bardzo dziwne, gdyby prawdziwe. Pusty talerz... Znaczy pusta płyta takiego zwyczajnego protagonisty męskiego, który nie interesuje się niczym. Ty zakochuje się tego dzisiaj w sobie? Bez powodu. Macie, że to nie to, czego spodziewał się znaleźć w tym klubie literackim. Ponieważ to, co dostałeś, się o wiele bardziej interesujące. Zamiast jakiejś nierealistycznej i fałszywej dziewczyny, zdobyłeś kogoś takiego jak ja. Zamiast jakiegoś danego głównej postaci, to ma prawdziwą osobę, taką jak ty. To jest o wiele lepsze niż jakiekolwiek nudna gra randkowa. Ale dalej gadać z Moniką będziemy sobie dopiero w następnym odcinku. To znaczy nie, jak na razie, moje miłości.